Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Dziś powinien być dość krótki odcinek, bo Piotrek postanowił troszkę mu pozmieniać, to znaczy dostaliśmy, coś bardziej kupiliśmy, mnóstwo gier na Black Friday, w ogóle tak po prostu świątecznie, tak troszkę angielsko, to o czym mówiliśmy ostatnio, że mamy tytułów wiele zagranicznych i one są na półce, natomiast stwierdziliśmy, że pokażemy te, w które graliśmy w ostatnim czasie, żeby was też tutaj nie przytłaczać dużą liczbą tytułów, więc w sumie możemy zaczynać, ale jeszcze najpierw pokażemy świąteczne gifty dla nas. Zaczęły wpływać. Dostaliśmy kalendarzyk od wydawnictwa Muduko, za co bardzo dziękuję. A czemu ta choineczka tu nie stoi z nami? Kalendarz na rok 2024 z różnymi właśnie grafikami z gier wydawnictwa Muduko, pozaznaczonymi wszystkimi ważnymi świętami dla planszówkowiczów, czyli planszówki w Spodku, OMG we Wrocławiu, wszystko tu jest podpisywane w ten kalendarz. Oraz mamy też takie fajne adnotacje, w których różni planszówkowi influencerzy polecają swoje gry albo opowiadają właśnie o takich tytułach, które im się najbardziej podobają. Tu akurat ty, a jaki my jesteśmy dzień? My jesteśmy jakoś lipiec, coś tam. My jesteśmy 3 sierpnia, ekipa przy planszy prowadzi stale spór o Bur 2. I to jest tak zapisane. Tak. Urocze to jest. Pierwszy raz jesteśmy w kalendarzu. Więc to jest urocze i mamy taki właśnie gifcik. Była jeszcze do tego karteczka i była jeszcze choineczka. W ogóle super jest ten w dotyku, ten kalendarz. Taki, tak, taki mega. Inny. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Muduko, ponieważ no oni w marketing potrafią. A 2 dni później dostaliśmy 2 kalendarze. Bo jest nas 2. Od wydawnictwa Egmont tym razem. Asterixowy kalendarz, bo jak wiecie, Egmont nie tylko grami słynie, to przede wszystkim wydawca książek, komiksów. No i te komiksy są najbardziej znane, jeśli chodzi o wydawnictwo. No i oczywiście Asterix to jeden z takich czołowych tytułów, który jest w ich portfolio. To nie jest planszówkowy, jakby w środku nie ma planszówkowych świąt pozaznaczanych, zwykły kalendarz. Super też w ogóle format, bardzo nam się podoba. Tak. Więc trochę prywaty, od nas oczywiście życzenia od Beatki z Egmontu. Tak, dokładnie. My również życzymy wszystkim wesołych świąt, wszystkich serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za takie miłe prezenciki. Jeszcze przy okazji wydawnictwa Muduko, o którym wspomnieliśmy, my o tym tytule słyszeliśmy. My wiedzieliśmy, że to jest tytuł bardziej dla dzieci, natomiast kiedy otrzymał planszową grę roku, stwierdziliśmy, że chcemy naprawdę w niego zagrać, tym bardziej, że szykuje się druga część, czyli w Krainie Basi. Dziewczyny z Muduko przysłały nam ten tytuł, chcemy sobie w niego zagrać, mimo tego to naprawdę jest tytuł 5+, ale plus, to ma też plus. Więc możemy zagrać tytuł, w którym będziemy odszukiwać konkretnych przedmiotów na pięknych ilustracjach, bardzo rzeczywiście baśniowych ilustracjach, z kart, które są dołączone również do pudełka. Ten tytuł w takim podstawowym wariancie może zagrać aż 18 osób, bo tyle mamy planszetek. Po drugiej stronie planszetki są pozaznaczane elementy, gdybyśmy nie mogli rzeczywiście sobie z nimi poradzić. I jest kilka wariantów gry. Możemy sobie odgadywać po prostu kto pierwszy, ten lepszy, czyli jakby każdy dostaje swoją planszę i odgadujemy konkretny element z karty, na przykład szukamy sobie kapelusza. Jakiego kapelusza? Taki zwykły z kwiatku. A, taki beretka. Możemy sobie grać też w ten sposób, że mamy porozstawiane po prostu kilka plansz na stole i po prostu będziemy wszyscy razem szukać tak bardzo kooperacyjnie. Więc wariantów tu jest po prostu kilka, trochę jak w Double, także jakby możemy sobie sami wybierać, co nam się najbardziej będzie podobało. Więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale rzeczywiście to jest bardzo gra ucząca spostrzegawczości przede wszystkim. My też sobie w nią z pewnością zagramy, więc dziękujemy bardzo Muduko za przesyłkę. A niedługo będzie kolejny tytuł, czyli tym razem w Krainie Legend. Legend. I otrzymaliśmy jeszcze paczuszkę od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Druga część gry Geisze, tym razem Geisze 2, Herbaciarnie. My graliśmy w Geisze pierwszą część, ale to było bardzo dawno temu. Tam to z tymi kimono się robiło, nie? W sensie, że się... Wiesz co, ja mam właśnie teraz taką zagwostkę, bo mieliśmy 2 gry, bo mieliśmy też grę kimono. Jest, od Hobbitów, tak. No właśnie. I teraz nie wiem, która była która. Nie, Geisze to się coś te karty, kolory kart zbierało. No ale pod względem właśnie kolorów chyba kimono tych pani, jak mi się wydaje. Tu jest informacja w instrukcji o tym, że Geisze 2 to jest zupełnie inny tytuł. Tu jest w ogóle znacznie więcej elementów niż w pierwszym pudełku. Zobaczymy, co przed nami, bo jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać, bo to przyszło rzeczywiście w piątek. Piotrka pracy już znacie, że pracuje jednak popołudniami bardzo często i tak się zdarzyło też teraz. No nie było jeszcze okazji, żeby zagrać, tylko dzielimy się tym, że otrzymaliśmy, a pokażemy wam szczegóły, jak tylko zagramy. Na pewno do tego tytułu wrócimy, bo rzeczywiście patrząc na to, jak on tu wygląda z tyłu porozkładany, to prezentuje się mega. Zwłaszcza, że wiecie, Geisze to jest gra dwuosobowa. Tu jest zapisane, co najlepsza, to jedna z lepszych gier dwuosobowych, zaś tutaj druga część ma też zasady. Nie, też dwuosobowa jest. No tak. Aha, bo to tak wygląda, jakby to była gra na 5 osób. Przejdziemy to i opowiemy wam troszkę więcej. Pokażemy znowu tytuł Miodny Bzyk od wydawnictwa Luckroom Games. Pokażemy, a ja uciekam. Tytuł, który też ostatnio pokazywaliśmy na wrocławskim wydarzeniu. Dzień Życzliwości z planszówkami, natomiast pokazujemy go tylko dlatego,
że jest super. A poza tym otrzymaliśmy insert do tego tytułu, mimo tego, że rzeczywiście ludzie do nas pisali, przecież insert w środku jest spoko. Może był ładny, ale nie aż tak. Zobaczcie te pszczółki. Tak. Jest to insert, który otrzymaliśmy od uskrzydlonej owcy z Wrocławia. Na znajomy, który robi takie piękne inserty. W przypadku tego insertu otrzymaliśmy go za to, że mógł się inspirować naszym tytułem, bo powyczyliśmy tytuł, na podstawie którego mógł zrobić ten przepiękny insert, te przepiękne pudełka. No i tak naprawdę mamy tutaj oczywiście wszystko opakowane, mamy tutaj wszystkie sobie płytki, mamy też wyciągane pojemniczki, no bo jedne są z monetami na przykład. Czyli mamy sobie taki pojemniczek, który jest z monetami, a pod spodem mamy kolejny na wszystkie żeleczki. Oczywiście mieści wszystkie karty w koszulkach. Tak, tutaj karty takich, tych płytek z podpowiedziami, tutaj wszystkie karty fajnie poukładane. Z podpowiedziami? No w sensie te tutaj, te karty. A to nie widziałem tego, nie wyciągałem tego. I tutaj jest, czy jest wszystko, oczywiście podpisywane. Zastanawiałem się, czy są podpisy. Małe zamówienia, duże zamówienia. Taki mały pojemniczek na wszystkie nektary. No i ostatni pojemniczek pod spodem na... Czołki. Więc wszystko oczywiście ma swoje miejsce, ale poza tym, że oczywiście akurat w przypadku insertów od uskrzydlonej owcy, poza tym, że one są praktyczne, to no właśnie one pięknie wyglądają. I nawet ktoś też napisał, że taka minimalistyczna grafika, proste te grafiki, ale one bardzo tak trafiają i przemawiają do nas. Więc bardzo dziękujemy. Link do profilu owcy znajdziecie u nas w opisie. Tak, zaczniemy od małej wykreślanki Take a Seat, którą kupiliśmy w Plansza Strefie chyba. Kupiliśmy ją tylko dlatego, że okazała się, że być wykreślanką. Mamy tutaj instrukcję w dwóch językach. Mamy oczywiście suchościeralne planszetki, ponieważ my tutaj będziemy właśnie zapisywać sobie wszystko na takich kafelkach, po których oczywiście piszemy długopisami w swoim kolorze. Gra jest przeznaczona do 6 osób. Mamy 6 takich kart rezerwacji. Każdy z graczy otrzymuje kafelki swojego teatru, które są dwustronne, mamy stronę łatwiejszą i stronę taką trudniejszą. Pewnie odwrotnie. Tą stronę pokazałem, ale tak dokładnie jest. Podczas przygotowania rozgrywki każdy z graczy wybiera swój własny kolor i na planszetkach pomiędzy graczami po prawej stronie i po lewej stronie od swojego, czyli na przykład jak my byśmy siedzieli tutaj z Marcinem, to jeden kafelek tego rezerwacji układamy pomiędzy sobą, a drugi powinniśmy ułożyć tak, żeby po drugiej raz stronie. Korzystać z tego po prawej stronie, a w kolejnej rundzie z tego po lewej stronie, ponieważ my tutaj będziemy zaznaczać akcje, które chcemy wykonać. Możemy wybrać albo akcję bonusową, która da nam na przykład zdolność obrócenia biletu, który będziemy wkreślać w swój teatr, da nam zdolność dodania dodatkowego miejsca, dodania dodatkowego pojedynczego miejsca na swojej planszetce, bądź skreślenia dodatkowego biletu tutaj w tym miejscu rezerwacji. Oprócz tej wyboru akcji możemy też wybrać punkty na koniec gry. Czyli po prostu jeżeli wybierzemy sobie 2 punkty na koniec gry, dostaniemy 2 punkty, a akcję skreślamy. Następnie na tej akcji, gdzie są te kropeczki zaznaczone, musimy zaznaczyć kropkę. Zrobić to w taki sposób, aby nie rozdzielić tej karty na 2 różne obszary. Kształty. Tak, dokładnie. Ponieważ w kolejnym etapie swojej tury, ten kształt, który tutaj będziemy mieli któryś wkreślony, będziemy musieli zakreślić na swoim teatrze. Oczywiście trzymając się określonych zasad, że nie możemy tego obracać, że zawsze minimum jedno musi być na danym kolorze, czyli tu jak mamy żółte, to musimy to wkreślić w żółtą strefę w teatrze. Oczywiście na koniec gry punktujemy za zapełnione miejsca, za cele, które wybieramy na początku rozgrywki, mamy ich 4, za zapełnione kolumny, za zapełnione rzędy, za zapełnioną całą strefę. Dostajemy też punkty za przewagi swoich kropek w tych biletach, ponieważ jak ja teraz w tej rundzie zdobyłem tę kartę, to ja tutaj wkreślam swoją kropkę. W następnej rundzie na tej karcie skreślać będzie Marcin, ponieważ on ma tutaj swoją stronę. Z tej strony będzie wybierał swoje akcje, ale kropki będzie też nanosił na te bilety na środku. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, że w tym tytule mamy 3 rodzaje kolorów i jeśli chodzi o rozgrywkę dwuosobową, to po prostu każdy musi mieć inny kolor pisaka. W przypadku rozgrywki 3-osobowej, tak samo, każdy musi mieć inny kolor pisaka. Więc chodzi po prostu o to, aby po prostu na jednej karcie zawsze były te 2 kolory, tak żebyśmy mogli na koniec te przewagi sobie policzyć. I tak naprawdę... Diorek, kochanie, to na dworze. To na dworze piesek szczeka. To tam, na dworze. To nie za drzwiami, to na dworze. Leć na balkon. Chociaż na początku miałem wrażenie, że rzeczywiście nie wiem, co robię, jaki jest mój cel, czy wszystko dobrze zaplanowałem, ale im dalsza rozgrywka, tym było to ciekawiej. Bardzo podobało mi się zaznaczanie tymi kropkami tych biletów, ponieważ, to jest bardzo ważne, jak ja sobie kreślę tutaj kropę, to kształt, który mogę teraz wkreślić, korzystając z tego biletu, już jest bez tej kropki. Czyli im więcej tu będzie kropek, tym mniejsze kształty będziemy mogli wkreślać. Teraz bym wkreślił tylko pojedynczą linię. I to trochę jakby od nas właśnie zależy, jakby jaki ten kształt finalnie... Teraz idzie sąsiadka, więc wybaczcie mu.
Więc to trochę od nas zależy właśnie, jakie będziemy mogli kształty tutaj wpisywać, bo jakby my tak naprawdę to ustalamy przed swoją akcją, więc coś nam może po prostu być potrzebne, dlatego tak będziemy sobie to troszeczkę modyfikować. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że rzeczywiście są to suchościeralne planszetki. Jakby rozumiem oczywiście zamysł, ale powinny być to pisaki, które szybciej wysychają, bo zmazywaliśmy cały czas. To samo chciałem powiedzieć, że trzeba bardzo uważać wtedy na to, jak czy się czegoś nie dotknie, czy się dobrze nie przesunie, bo naprawdę bardzo łatwo to zmazać. Ten pisak. To powinien być taki pisak jak chociaż Twilight Inscription. Tak. Bo on jest wtedy nieścieralny tak łatwo i na pewno lepiej nie zostawia śladów, bo gra generalnie jest naprawdę bardzo ładnie wykonana i fajnie się grało. Bardzo przyjemnie. Tylko rzeczywiście minus, jeżeli chodzi o te pisaczki. Jeżeli będziecie chcieli więcej o nim usłyszeć, dajcie znać. Może wtedy stworzymy jakieś 5 minut. Natomiast właśnie jeśli chodzi o kolejną wykreślankę, to może nie do końca wykreślanka, a bardziej wpisywanka. No coś tam musimy wykreślić, jak zrobimy konkretny obszar. House of Cats, tytuł kościany. Tytuł kościany, w którym będziemy mieli cztery levele, cztery powiedzmy poziomy trudności, no w zależności od tego, dla kogoś jednak ta jedynka może być łatwiejsza niż czwórka, zobaczymy. Natomiast mamy tutaj cztery poziomy trudności, cztery te levele, bo mamy cztery po prostu rodzaje różnych bloczków. Tytuł dość prosty w zasadach, ponieważ tak naprawdę będziemy tutaj wpisywać konkretne wartości. Mamy sobie cztery niebieskie kostki z wartościami 2, 3, 4, 5, kotkiem i myszką. Rzuca sobie jedna osoba tymi kośćmi, nie ma znaczenia kto rzuca, bo tutaj nie ma gracza aktywnego, nie ma graczy pasywnych, po prostu wszyscy będą w tym samym czasie korzystać z tych samych kostek, więc jeśli sobie rzucimy tymi kośćmi, mamy cztery różne wartości, możemy wybrać trzy z tych czterech i możemy wpisywać te wartości jak chcemy, czyli nie muszą przylegać do wcześniejszych wartości, mogę wpisywać je jak chcę, natomiast co ważne, jeśli sobie wybiorę trzy konkretne wartości, na przykład tutaj mi wypadły 4, 4, 5, to ja je muszę wpisać obok siebie. Te wartości muszą do siebie przylegać, czyli mogą to być w linii prostej 4, 4, 5, to może być LK. Ja mogę użyć tylko dwóch wartości, mogę użyć tylko czwórki i piątki, a kolejne mi po prostu przepadnie. No i chodzi o to, aby grupować te wartości na naszym domku. Czyli zależy mi na tym, aby tworzyć pokoje. Pokoje składają się z konkretnych wartości, czyli dwie dwójki, trzy trójki, cztery czwórki, 5 piątek. Prosta zasada, tego typu pokoje musimy tutaj tworzyć. No i dodatkowo mamy myszki i kotki. W przypadku rozgrywki z pierwszego poziomu, jeśli wrysujemy sobie myszkę, ja po prostu wyrysowałem trójkąty, bo tak jest w instrukcji napisane, to jeśli wyrysujemy sobie myszkę, to skreślamy serki w kolumnie i w rzędzie u góry. Za liczbę skreślonych serów na koniec otrzymamy tyle punktów zwycięstwa na koniec gry. Jeśli chodzi o kotki, w przypadku pierwszego levelu kotów nie wyrysowujemy na naszym domku, tylko koty skreślamy u dołu na specjalnym torze. Każde skreślenie daje nam tyle punktów na koniec gry, ile tych skreśleń mamy coraz więcej na koniec rozgrywki. No i po drodze możemy dodatkowo skreślać różnego rodzaju wartości, czyli 2, 3, 4, 5 i hashtag, czyli dowolna wartość. Dodatkowo mamy tutaj różnego rodzaju specjalne kafelki akcji. W przypadku pierwszej rozgrywki wybraliśmy kafelki zgodne z instrukcją, czyli A, B, C, D. Jeśli ja zrobię konkretne pomieszczenie, czyli zrobię pomieszczenie składające się z trzech trójek, to ja sobie zaznaczam obok wartości z trójką kółeczko. Ja to jedno pomieszczenie już mam. To oznacza, że jeżeli mam kółeczko, że będę mógł skorzystać ze specjalnej akcji, którą na początku rozgrywki wpisaliśmy obok tego kafelka. W przypadku tej naszej pierwszej rozgrywki był to hashtag z dwoma strzałkami góra-dół. To oznacza, że ja w dowolnym momencie gry, nawet w trakcie wykonywania swojej akcji, mogę skorzystać z tej zdolności, czyli mogę to kółeczko skreślić, natomiast to nie oznacza, że ja stracę punkty. To po prostu jest nasza dodatkowa akcja, więc ja będę mógł skorzystać ze zdolności tej akcji. Czyli w takim przypadku mogę skorzystać, aby jedną wartość kości zmniejszyć o jeden, bądź zwiększyć. I tyle. Wygrywa gracz oczywiście z największą liczbą punktów. Mnożymy liczbę pokoi przez liczbę punktów. Otrzymujemy punkty za sery w przypadku myszek, za koty w przypadku toru z kotów i otrzymujemy punkty ujemne za każde pomieszczenie, w którym nie mamy wartości. Bo gra się skończy, gdy ktoś pierwszy zapełni cały pokój. Więc pierwszy level za nami. Leveli, tak jak mówiliśmy, są cztery i każdy level się różni przede wszystkim samą kartką, ale też zasadami, jeśli chodzi o wpisywanie myszek i kotków. Ale ja to powiedziałem, tak się przygotowałem. Po prostu. Bardzo fajnie. To mi się troszkę skojarzyło z grą Number Drop, o której wam kiedyś opowiadaliśmy, w którą zagrywaliśmy się na BGA. Rzeczywiście tutaj też tworzymy właśnie grupy z cyfr z kości, więc no troszkę podobne, ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemnie się w to grało, fajne takie kombinowanie, ale nie takie jakieś, wiecie, ciężkie, że głowa paruje, tylko tak na takim poziomie troszkę wyspy Tukana może. Takie w sensie, jeśli chodzi o kostki, no to przypuśćmy, no gra kościana, to chociażby rzuć na tacę, no i tam jest trudniej, tak? Bo tam trzeba rzeczywiście te kombosy w głowie sobie poukładać. Wiele możliwości. Ale tu jest po prostu fajna wpisywanka, tak, więc... Dokładnie.
Dobra, słuchajcie, teraz tytuł, o którym opowiadaliśmy wam w ostatnim odcinku, co nam wpadło w ręce, czyli o Cosmoctopus. Udało nam się zagrać w ten tytuł w 4 osoby i powiem wam szczerze, że z jednej strony gra mi się podobała, ale z drugiej co do niej mam lekkie mieszane uczucia. Będzie przede wszystkim trwała bardzo długo. Dokładnie. Bardzo długo. Ja w ogóle myślałem, że zebrać te 9 macek to 8. 8. Jezus, różnica ma 8 macek. Tak. O, nic. Te 8 macek to w ogóle jest banał i to w ogóle potrwa bardzo szybko i tak dalej, a w ogóle tu jak jest przewidzianie? 60-90. Okej, to rzeczywiście, to może my się nastawiliśmy, myśląc o 8 mackach. Tak, na bo to będzie banał, a rzeczywiście już pudełko mówi, że to jednak będzie dłuższa rozgrywka. No i taka była, nawet chyba trwała troszkę dłużej, ale ja tam po drodze zrobiłem grzańce i takie inne fantazje. Na początku ja w ogóle nie skumałem zasad, jak Piotr to tłumaczył. I ja mówię w ogóle, Boże, ja mam panią z wykresami w głowie i nie wiem w ogóle o co chodzi. Finalnie zasady się okazały naprawdę bardzo przystępne i wręcz po prostu łatwe, ale jakby poziom kombinowania i takie kombosowanie tych akcji, takie boostowanie, że jakby potrzebuje jedną konkretną kartę, aby dała nam jakąś specjalną zdolność, abyśmy nie musieli zgarniać tyle konkretnych surowców, tylko dzięki tej karcie ją mamy, to było takie aż boląco w głowie. My w swoim ruchu możemy, musimy wręcz, przesunąć ośmiornicę na inne pole kafelków. Z tych kafelków oraz wykonać akcję z tego kafelka, czyli najczęściej to jest zdobyć dodatkowe surowce, kartę, zdobyć kartę z rzędu kart, które jest wystawione, bądź zdobyć kartę w ciemno, w zależności od tego, jaki kafelek mamy dodatkowy wyciągnięte. Następnie my możemy kupować swoje karty z ręki, które mamy i karty mamy czterech rodzajach. Mamy karty czerwone, które dadzą nam możliwości w momencie, kiedy... Tak? Dobrze mówię? Jednorazowe karty. Tak, jednorazowe. Czyli tutaj po prostu musimy zapłacić ich koszt. Tu zawsze jest na górze zapisany koszt. To musimy po prostu zapłacić, zagrywamy tę kartę, wykonujemy akcję, która tu jest zapisana. Akcje żółte dają nam możliwość boostowania swoich konkretnych akcji, które gdzieś tam się będą działy u nas. Czyli w momencie, kiedy będziemy na przykład mieli pobrać dymek, to będziemy pobierać po prostu 3 dymki. Akcje czarne to są stałe zniżki. Czyli zagrywając taką kartę do siebie, do swojego tablo, będziemy mieli stale 3 dymki. I my będziemy mogli obniżać koszty kart, czyli teraz jakbym chciał zagrać tę kartę, to w swoim tablo mam już 3 dymki, tej karty nie odrzucam, czyli ona stale obniża mi koszty płacenia za inne karty. Dodatkowo musiałbym odrzucić 2 dymki, no i 5 zł, żeby zagrać tę kartę. Czyli to będziemy mieli... Przepraszam. Czyli to będziemy mieli w swoich stałych zasobach. No i karty transmutacji, które będą... Konstelacji. No bo ja tak powiedziałem, bo one się tutaj tak zmieniają, więc... Karty, które będą nam dawały właśnie te macki. W momencie, kiedy zagramy taką kartę, tutaj mamy napisane takie konkretne strzałeczki do konkretnych symboli surowców, które występują w tej grze. Jak my zagramy sobie taką kartę, w momencie, kiedy mamy pobrać dany surowiec, my możemy go umieścić na tej karcie, ale w konkretnej kolejności. Czyli najpierw zawsze zaczynamy od tego górnego rogu tutaj, z tej strony. I potem patrzymy, jak rozchodzą się strzałki. Te strzałki rozchodzą się w różnym kierunku, bo mogą być kółko, może być jakiś kwadrat. W różny sposób będą te symbole tu ułożone. Jak zdobędziemy gwiazdkę, to wtedy w następnej rundzie, gdybyśmy mieli zdobyć czarny, bądź żółty, bądź czerwony surowiec, to możemy go po prostu na tym umieścić. W momencie, kiedy umieścimy wszystkie surowce na tej karcie, zdobywamy mackę, plus dodatkowo możemy przesunąć ośmiornicę. I tylko właśnie te karty najczęściej dają nam możliwość zdobycia tych macek. No bo to czerwone. No bo czerwone, no ale nie wszystkie czerwone. Nie. To akurat mi się taka trafiła, ale generalnie w większości właśnie te niebieskie karty dają nam możliwość zdobywania tych macek, więc żeby zdobywać te surowce, też jest ciężko, no bo my po prostu w swojej rundzie przesuwamy tą ośmiornicę raz, ale im więcej mamy kart zniżkowych, im więcej kart mamy takich, które dają nam możliwości pobierania większej ilości symboli, tym ta kaskadia nam się nakręca. To jest trochę takie budowanie i napędzanie swojego silniczka. To jest gra idealna, którą wydałby Portal, naprawdę. I też przy okazji, jeśli chodzi o ten tytuł, no to jeszcze dużym utrudnieniem jest to, że my te kafelki akcji mamy ułożone 9, tak? Jest tak, 3 na 3. No i teraz jeśli ktoś pójdzie sobie w konkretne miejsce, to kolejne osoby mogą się poruszać w rzędzie bądź w kolumnie, gdzie stoi ta ośmiornica. I teraz jeśli kolejna osoba ją przestawi, to jakby znowu zmienia możliwości ruchu tej ośmiornicy. Tak. Więc po prostu możemy nawet komuś specjalnie czasami przestawiać tę ośmiornicę, aby ktoś nie zgarnął konkretnego kafelka. Miałem trochę mieszane uczucia, ponieważ no ta gra była dla mnie za długa. Ona się stała w pewnym momencie strasznie nużąca. I dlatego jakbym sobie pomyślał, że chciałbym do tego usiąść, no to musiałabym mieć jakieś alternatywne zakończenie albo po prostu przyspieszenie rozgrywki, bo dla mnie po prostu przesuwanie kafelka, zdobywanie czegoś, płacenie, żeby zagrać kartę i znowu wycyckanie się ze wszystkich zasobów, żeby znowu je zbierać od początku, no coś. Ale jeszcze myślę, że zanim oddamy ten tytuł awarii, musimy jeszcze zagrać i tak w dwójkę. Tak, żeby zobaczyć, czy to po prostu nie będzie jakieś szybsze.
Dollar to Donuts, gra, którą kupiliśmy na Black Friday. Dollars. O Jezu, ty się też tak czepiasz. Gra, którą kupiliśmy na Black Friday w Planszomanii. No na tym drugim rzucie nagle tak się pojawiła, więc akurat siedzieliśmy ze znajomymi, graliśmy, ja mówię do Marcina: kurde, gra z takimi pończuszkami, musimy ją mieć. Abstrakt, logiczny, wcale nie taki łatwy. Oj nie. Ponieważ my tu będziemy zarządzać swoją piekarnią. Cukiernią. A co, a piekarnia nie może piec pączków? Ale cukiernia, no dobra. Piekarnia piecze chleby. Pączkarnia. Więc mamy takie kafelki w swojej pączkarni, na której będziemy układać żetony. Zakupione. Takiej planszetki z takimi połówkami pączku. My ten żeton możemy układać na tej planszetce jak chcemy, tak aby stykał się jakkolwiek z pączkiem. On może również wystawać poza planszetkę. Pączki, które stykają się w obszarze planszetki, na przykład tu, o, mielibyśmy taką sytuację, że mi się z żetonem początkowym styka mój brązowy pączek. Co ty robisz? To ja zdobyłbym żeton tego brązowego pączusia, bo on mi będzie potrzebny do na przykład nakarmienia swoich gości w restauracji. Jeżeli połączyłbym pączki, które do siebie nie pasują, o, na przykład tak bym zrobił, zdobyłbym pieniądze za tego pączka za tą większą wartość, czyli 2 dolary bym zdobył. Bo dolary mi będą potrzebne, aby kupować sobie konkretne żetony tych pączków. Wiadomo, w większości gier, które są dalej tu ułożone. Czym dalej, tym drożej. One się potem będą oczywiście przesuwały, więc jakby jeżeli poczekamy, będą tańsze. No powiem wam szczerze, że wykombinowanie i dołożenie tych pączusi na tej planszetce wcale nie jest takie łatwe. No. Pewnie teraz powiesz o tym, jakie tam są super karty ludzi. My dodatkowo mamy właśnie w rozgrywce rozłożone zawsze 3 karty gości restauracji, którzy przychodzą. Oni mają wymagania tutaj zapisane. My w momencie, kiedy kupujemy takiego gościa, musimy spełnić jego wymagania. Możemy spełnić jego pierwsze wymaganie, ale za spełnione pierwsze wymaganie dostaniemy tylko 4 punkty na koniec rozgrywki. Za spełnione 2 wymagania dostaniemy 6 punktów, zaś za spełnioną całą kartę, czyli w momencie, kiedy od razu dołożymy wszystkie pączki na tą kartę, zdobędziemy 9 punktów. Ale to w przypadku tej konkretnej. Tak, to jest w przypadku tej konkretnej. Ważne jest, że w momencie, kiedy kupujemy taką kartę, to już musimy spełnić jej wymagania. Czyli jeżeli spełnimy tylko pierwsze, a w następnych rundach będziemy mieli na przykład te pączki, które on tutaj chce, to nie możemy do tej karty już nic dokładać. Więc po prostu raz decydujemy się, czy chcemy to spełnić, czy nie. Marcin powiedział, że właśnie pewnie powiem coś o tych kartach, ponieważ uważam, że ilustracje na tych kartach tych ludzi są po prostu fenomenalne. Są tu przedstawione różni bohaterowie. Mamy po prostu przekrój olbrzymi, mamy osoby na wózku, mamy osoby niewidome z psami, mamy osoby... różnych profesji po prostu, w różnym dokładnie wieku, różnej płci, mamy różne kolory skóry, różnego pochodzenia, różnego poziomu też wyznania, jak z pani w burkach chociażby, więc świetne. Naprawdę jest bardzo świetne, inkluzywna gra, mega, która rzeczywiście pokazuje przekrój różnych osobowości, to jest naprawdę super, bo to się raczej nie zdarza w tytułach, żeby aż tak szeroko patrzeć, no ale jeśli to rzeczywiście jest gra nie wydana w Polsce, to można, nie? Zrobiła na nas całkiem spore wrażenie, nie tyle pod względem samego wykonania, ale też samej rozgrywki, bo ja się spodziewałem, że ta gra o pączkach to będzie łatwa, a mi momentami głowa parowała, żeby dokładać te żetony i ja każdym razem mówię, no kurde, no nie pasuje mi te żetony. No bo nie wiadomo tak naprawdę właśnie, czego bardziej potrzebujemy, nie? Czy tak naprawdę tego pączka, czy potrzebujemy teraz tę kasę, a z drugiej strony bardzo rzadko się zdarzało tak, a zwłaszcza już pod koniec, kiedy mieliśmy coraz więcej tych miejsc, było coraz mniej dostępnych, żeby ten konkretny kafelek tak fajnie, wiecie, pasował, żeby jak najwięcej zgarnąć, bo oczywiście chcemy jak najwięcej pozyskać, czyli żeby tu u góry pasowały te pączki, tu potrzebujemy taki konkretny kolor, bardzo jest mało tych pączków, tych niebieskich, tych lukrowanych, więc naprawdę trzeba rzeczywiście mocno tutaj pokombinować, żeby zgarnąć jak najwięcej bonusów i w sumie chyba ja przegrałem o dosłownie kilka punktów. Naprawdę wykonana świetnie, cały klimat tej cukierni słodkiej czuć tutaj. Ja jak my to mieliśmy rozłożone, to te pastelowe kolory całej tej grze były naprawdę takie, jakbym wszedł do takiej, wiecie, ekskluzywnej, pięknej, instagramowej cukierni. Mm. I tak się czułem grając tę grę. Jeszcze naprawdę bardzo fajne jest to, że jeśli chodzi o kasę, po jednej stronie kafeleczków z pieniędzmi mamy pieniądze, dolary, a po drugiej stronie mamy konkretne również albo połówki pączków, albo dziurki. My je jakby mamy skierowane na stole dolarami ku górze, więc inni gracze widzą te dolary. Ale my pod spodem mamy różnego rodzaju właśnie bonusy, które możemy w konkretnej fazie rozgrywki układać na naszej planszetce, więc my możemy te pojedyncze kafelki również dokładać na planszetkę, więc nie zawsze tylko te duże nam coś dadzą, ale te małe też nam niektóre tam miejsca mogą pozapychać. Ja jestem naprawdę mega zadowolony, gra jest od 1 do 4 graczy, czyli jest tu też w środku tryb solo, 30-45 minut, więc rzeczywiście w granicach takiego rozsądku i nie było to po prostu męczące, jak graliśmy.
I ostatnia gra, w którą graliśmy w nią najwięcej razy, nas najbardziej zaskoczyła, zauroczyła, jest przecudowna World Wonders, w której przeniesiemy się po odkrywaniu różnorodnych zabytków ze świata. Takiego tytułu jeszcze nie widziałem. Raczej tytuły są w konkretnym klimacie. Mamy tytuły stricte egipskie, stricte greckie, rzymskie. Okej, jedynym tytułem jest Palec Boży, w którym mamy bóstwa różnych kultur. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, gdzie mamy naprawdę różnego rodzaju budynki architektoniczne, z tym się jeszcze nie spotkałem. A co najlepsze, to jest również abstrakt, bo jest to tetrisowa układanka. To tytuł, w którym będziemy układać sobie konkretnego rodzaju budynki w konkretnym kolorze na naszych planszetkach. Planszetki mamy dwa rodzaje, w sensie one są po prostu dwustronne. Mamy sobie różnego rodzaju kafelki. Kafelki będziemy sobie pobierać z takiej płytki. Nie będziemy teraz ich wykładać, ale są po prostu różnego rodzaju tetrisowe kafelki w różnych kształtach. Małe L-ki, te, jakieś takie większe. A tutaj są te kształty. Tak, każda w innym koszcie. Jeśli będziemy grali większą liczbę osób, dokładamy dodatkowo jeszcze specjalne kafelki. Każdy gracz otrzymuje również planszetkę w swoim kolorze. Planszetki też są związane z różnymi bóstwami azteckimi, rzymskimi, greckimi, egipskimi i tak dalej. Natomiast są tutaj suwaczki, są tutaj tory, gdzie będziemy przesuwać konkretne dobra. Dobra. Bo jest tutaj żywność, są technologie. Mamy też populację i mamy też złoto, a za złoto będziemy kupować konkretne kafelki. To poza kafelkami mamy jeszcze drogi w różnych rozmiarach. Drogi długie, które możemy zamienić na mosty. Takie wieżyczki. No i teraz, jeśli chodzi o te kafelki. My będziemy wydawać pieniądze. W każdej rundzie mamy 7 pieniędzy, które będziemy mogli wydawać. Drogę możemy dokładać zawsze do drogi albo na dół planszy. Czyli nie możemy sobie gdzieś postawić tak po prostu z byle gdzie. No ona musi się z czymś tak, łączyć. Tak, ona się musi łączyć albo z drogą, albo z podłogą. Jeśli chodzi o drogę, może też ona przylegać do wieżyczki. Możemy wieżyczkę postawić do czegokolwiek. Ważne, że musisz czymś przylegać. Jeśli chodzi o kafelki, te kafelki tetrisowe są w różnych kolorach. One są w różnych kolorach, przy okazji też mają różnego rodzaju literki, gdybyśmy grali z osobami, które kolorów nie rozróżniają, więc to jest oczywiście super. Więc możemy dołożyć sobie konkretny kafelek do drogi. Możemy również kafelek w konkretnym kolorze dołożyć do innego kafelka w tym samym kolorze, tą samą literką. To tyle, jeśli chodzi o zasady. Na końcu, jakby naszej tury, możemy zrobić to też na początku, ale warto zawsze poczekać, jak najwięcej nazgarniać różnych symboli. Jest clue tej gry, czyli zgarnianie konkretnych budynków. Monumentów. Budynków, monumentów, świątyń, zabytków, cudów świata i tak dalej. Mamy na przykład Wielki Mur Chiński. Trzy elementy, które będziemy dokładać na planszy. Dokładamy je zgodnie z kartą, która jest tam. Kartą wymagań. I na przykład, żeby dołożyć Mur Chiński, on musi przylegać do zasobów naturalnych, które są nadrukowane na planszy, musi przylegać do drogi i musi przylegać do szarego budynku. Jednocześnie każdy z jego elementów musi przylegać do siebie. Więc po prostu budujemy sobie taki mur na planszetce i to, powiem wam szczerze, te kafelki, te budynki Machu Picchu robią taki efekt, że to jest hit. Machu Picchu na przykład potrzebne jest bardzo dużo miejsca, ponieważ jest olbrzymie. Ono dostarcza nam 2 punkty na koniec gry, jeżeli mamy na planszy, i musi przylegać do 2 zielonych budynków. Koń trojański. Koń trojański musi przylegać do drogi i musi przylegać do białego budynku. Fajne jest tu, że tutaj na planszetce na środku jest napisane, ile one miejsca zajmują, nie? Że to są po prostu 2 miejsca na naszej planszetce. Piramidy w Gizie. One również dostarczają nam 2 punkty zwycięstwa na koniec. Jak widzimy, mamy ich rozmiary. One również muszą przylegać do siebie. Dodatkowo muszą przylegać do 2 fioletowych budynków. Więc mamy tutaj naprawdę wiele budynków, które no robią po prostu efekt. To jest bardzo ciekawa, bardzo piękna. Piękna. To jest piękna gra, która rzeczywiście gra kafelkowa. Ja jestem nią po prostu zauroczony, ja w nią mogę grać cały czas. Graliśmy już chyba ze 2-3 razy, a nie mamy teraz czasu w zasadzie na rozgrywki. To jest nawet po prostu gramy, co chwilę chcemy zagrać i nawet dzisiaj może nam się uda znowu w to zagrać. Ten tytuł zrobił na nas na pewno olbrzymie wrażenie i podejrzewam, że są jeszcze karty celów. Tak, są jeszcze dodatkowe karty celów. Podejrzewam, że 5 minut z planszówką się z tego pojawi. Bo chciałbym, żeby to się pojawiło u nas na kanale, bo wydaje mi się, że naprawdę warto o tym tytule mówić. Jeżeli będzie możliwość, będziecie mieli możliwość, to on chyba z 200 ponad złotych lekko kosztuje w Planszomanii, w Planszostrefie były na pewno dostępne wcześniej, to bierzcie. Po prostu jak ulubicie kafelkowe dokładania, to bierzcie. Jak nie mam zielonego pojęcia, czy to ktoś jak będzie jak ktoś tego w Polsce nie wyda, to jest ignorantem, wam powiem. Poczekajmy na ogłoszenia, bo naprawdę jeżeli chodzi o grę kafelkową, wdawcy, to jest świetny tytuł. To pierwszy, ten lepszy. Weźcie się o to, zabijajcie, bo naprawdę będziecie mieli z tego hajsy. To by się na pewno
no, sprzedało. No a przy okazji rzeczywiście gra, która też trochę nas uczy, nie? Bo jeszcze w ogóle w instrukcji są informacje o konkretnych budynkach. Ja w ogóle zawsze lubiłem takie różne budyneczki. Tyle. Ty by było na tyle, miało być krótko, 42 minuty. Piotrek, wytnie. Jak zwykle. Ktoś nam znowu powie, że robimy Że tniemy. No dobrze. Że robimy cięcia i zbliżenia. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Mam nadzieję, że u was trochę lepsza pogoda niż u nas, bo u nas tak deszczowo, więc będziemy gdzieś chyba siedzieć ciągle w domu. Piotrek tym bardziej będzie montował. Mam piękny klimat, mnóstwo świeczuszek, choineczka się świeci, więc ja już jestem po prostu, wiecie, w klimacie świąt. All I want for Christmas. Is you. Dobra, trzymajcie się, hej! Hej!